Patrz, działa. To pokaż tam. No i dobrze, już możemy zacząć nagrywać. Nie trzeba właśnie nic zmieniać. Jak działa, to działa. A ty tylko patrz, 3 sekundy lecą. Lecą? Lecą? Lecą. Chcesz być od pasa w górę, czy od pasa w dół? Nie wiem, tak, żebym jakoś się prezentował. Dobrze. Wyglądał szczuple nizutko. Już? Tak? No, jesteście oboje od pasa w górę. Witamy Państwa, wszystkich. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, Katarzynę. Cześć. A ja tak zacznę od razu pytaniem. Katarzyna, w bifie między MGK a Eminemem, za kim byłaś? No, za Eminemem. Brawo. Świetna odpowiedź. A jak ostatnia płyta Lil Wayne'a? Dlaczego mi zadajesz takie pytanie? Tak sobie wymyśliliśmy, że na początek wrzucali coś takiego, wiesz co. Powinna mieć suflera, w sensie, żeby to był dzieciaka mojego zainstalować, który by mi pod stołu podpowiadał. No dobra, ale za Eminemem to była bardzo dobra odpowiedź, zawsze trzeba być za Eminemem. Don't fuck with the white guy. No, oby MGK to też white guy. No, ale z tym nie wolno zadzierać po nas wszystko. Nie, nie wolno. Nawet to... Jak się nazywa ten taki, na którego on teraz wczoraj mi syn puszczał diss na takiego chłopa? Ale mówisz Eminema? Tak. No, MGK. Nie. Machine Gun Kelly. Jezu, tak, a on jest czarny. Nie. Naprawdę? Jest biały. Jest biały jak śnieg. Teraz w rapie się porobiło tak, że już można być białym. Myślałam, że tylko Eminem może być biały. Nie, właśnie nie. Jest to taki od raperów. Jest sama masa dobrych. Jest to Action Bronson, taki grubas bardzo śmieszny, który rapuje jak raper, który się nazywał Ghostface Killa. Jest jedynym raperem, na którego się nie wkurzam, że rapuje jak inny raper, ale ten. I fajnie mu to wychodzi, no nie? No nie, jest to teraz, Boże, ja nawet nie nadążam. Powiem Ci, że ja nie ogarniam już tak amerykańskiej sceny. Ja nie ogarniam absolutnie niczego, więc jakby jeżeli chcesz pogadać o tym, co ale Ty czasami słuchasz trochę rapu. No tak, ale to jest, wiesz, no nie jestem na tym skoncentrowana, muszę powiedzieć. Rzeczywiście, jak ktoś mi puszcza, bardzo często właśnie korzystam z tego, co poleca Kuba Żółczyk, ponieważ on się moim zdaniem na tym zna i jak coś na Facebooku umieści, to ja sobie to sprawdzam i najczęściej mi się to wszystko podoba, więc jakby, natomiast nie jestem absolutnie znawcą tematu. Mm. A twój syn ile ma lat? 22. To już stary koń. On jest znawcą tematu. Nie, i co? On jest on wie wszystko. Fanem hip-hopu, tak? No po prostu on wie wszystko na rynku. Ale co, on słucha na przykład bardziej polski, czy w ogóle i świat i wszystko? Mi się wydaje, że polski to najmniej. Tak? No. Ale teraz widzisz na przykład właśnie młodzi ludzie zazwyczaj słuchają polskiego. No tak, ale no, że on na przykład chodzi cały czas w ciuchach u tęgu, no to... To chodzi w ciuchach u tęgu, ponieważ... Bo ich kochaj, czy to jest dla mnie, przepraszam? Zna teksty na pamięć po prostu. Tak? Jak, no to jest, wiesz, to jest to pokolenie, że oni wszyscy śmigają po angielsku tak znakomicie. Jak mi puszczał właśnie tą odpowiedź Eminema, to wiesz, ja nie jestem aż tak biegła, żeby w lot chwytać to, co jest w piosence, to, co on tam nawija, a mój syn na przykład tak. To jest dla mnie szokujące. Wiesz, to teraz są takie fajne rzeczy, że możesz robią normalnie tłumaczenia już nawet po polsku i na przykład jak oni już tak szybko rapują, to ci goście zwalniają track i puszczają zwolniony track i napisy, żeby można było przeczytać to w ogóle, bo nie byłabyś w stanie przeczytać, musiałabym za każdym razem zatrzymywać, tak, czytać i tak, ten. Więc już robią takie patenty, to jest fajne i to bardzo szybko, jak ten dissy powychodziły, to ja nie wiem, ileś godzin później już były polskie tłumaczenia, no nie? Tak. Także są ludzie, którzy się tym fascynują niesamowicie. I co? Jednak fajeczki? Jednak tak. A jak ostatnio możemy rozmawiać o tej naszej ostatniej rozmowie? Możemy, oczywiście. Hipnoza i co innego. No więc jestem po drugiej sesji hipnozy, no. Natomiast stwierdziłam, że jak to w przypadku wszystkich uzależnień, substancja jest tylko pewnego rodzaju odpowiedzią na głębszy problem. Więc stwierdziłam, że ja nie chodzę na te sesje hipnoterapeutyczne teraz w sprawie papierosów, tylko w sprawie tego, co doprowadziło mnie do palenia papierosów.
No wiesz, jak zwykle chodzi o dzieciństwo. O Boże, naprawdę? A ja myślę, że to jest przereklamowane tak szanienie cały czas z dzieciństwem. O, nie do końca. Nie? Nie do końca. Ale słuchaj, ja się na przykład potwornie boję latać samolotami i na przykład jak byłem dzieckiem, parę razy leciałem i nie miałem z tym żadnego problemu. Więc co? Ale może tak naprawdę wcale nie boisz się latać samolotami, tylko boisz się śmierci. No to wiadomo, że tak. Każdy bojenie się kończy się na bojeniu śmierci, tak? No więc zapytaj się, czemu się boisz śmierci, spróbuj no tam. No nie wiem, bo słabo jest umierać. A skąd wiesz? Słuchaj, no nie wiem, jeszcze nie byłem na ayahuasce, zamierzam się wybrać. Też o tym myślałam. Też o tym myślisz? Wpadasz na sesję do nas do Szczecina? A są? Organizuje się sesję? Wiesz co, ja ci powiem, że czy ten... z profesjonalistą? Tak. Mhm. No ma już kilkaset takich sesji chłopak za tym, za sobą. Ja bardzo mocno się nad tym zastanawiam. No ja o tym myślę intensywnie, czytam, słucham wypowiedzi ludzi po... zażycie medycyny. Znasz na pewno wiele osób? No, znam ze dwie. Trzy. Te też podobno. No, trzy osoby. Wszyscy chwalili, tak. No. Chociaż jeden koleś mi... Bo ja się boję tego... W trakcie tego wszystkiego. Jestem taki uczuciowy w ogóle, nie wiadomo, co tam ze mnie wylezie. Ale... jeden mi powiedział taką rzecz, która trochę nie zachęciła mi. Mówi, słuchaj, w trakcie był taki moment, w którym ja mówię... To jest totalne zło, to jest najgorsza rzecz na świecie. Jak to się skończy, ja napadnę na tego gościa, zabiorę mu to wszystko, co on ma i skończę z tym, żeby ludzkość więcej do tego już nie ten, nie sięgała. Natomiast mówisz, że jak to się wszystko skończyło, to nie, że tego oczyściło i w ogóle i tam no, wiesz. No jestem bardzo ciekawa. No podobno człowiek się dowiaduje o naturze wszechświata. No przecież to wspaniała wiedza. No, no wiem, no wszyscy no. Normalni, ci, znaczy nienormalni, ja uważam, że ci, co mają czas, bo są niestety ludzie, którzy muszą tak zapieprzać, że nie ma czasu tak. Na żadnym martwieniem się o cokolwiek, bo oni się martwią, żeby zjeść. Tak, ale ci, którzy już tam te problemy trzeciego świata pokonali, no to mnie dziwią, jak ludzie nie mają pytań o takie rzeczy. No. Come on! No wiesz, też lęk przed zadaniem pytania może być tak wielki, że wolą nie zadawać. Wierzę, że jest to możliwe, że ludzie się tak bardzo boją. Słuchaj, no ja się tego boję, absolutnie, ale wiem, że to jest bardzo ciekawa rzecz. Mówi mi ludzie, że jakiś tam, kurde, czas się zatrzymuje, no. Dowiadujesz się, że wszyscy jesteśmy tak, jednym. Ale ja mam na to, ci powiem, małą teorię, którą nie wiem, czy gdzieś nie gadałem, więc się może powtórzę. Mam takich parę moich rzutów, które powtarzam. Że ja sobie to wyobrażam tak, że jeżeli jest szklanka, i powiedzmy, to jest to naczynie, tak, nasza powłoka. I w środku jest, załóżmy, że ta energia, czy ta dusza, czy tam coś, czym my jesteśmy, to jest ta woda, powiedzmy, tak metaforycznie. Nie? I teraz kończy się to życie i rozbijemy tą szklankę i wylejemy tą wodę. To się z tą wodą stanie. Ona wpadnie do całego oceanu wody. Tak. I teraz weźmiemy następną szklankę i znowu nałożymy tą wodę. Więc chodzi mi o to, że w tej następnej szklance będzie po prostu woda, a nie dokładnie ta woda, która wpadła tak, do tego. Tak. No ale to super metafora, która mimo wszystko może przybliżyć tą ideę jedności, rozumiesz? Jedni, że my wszyscy jesteśmy tak naprawdę, pomimo tego, że sztucznie moim zdaniem kreujemy te podziały między nami, że tak naprawdę my jesteśmy naprawdę jedni, z jedni. My jesteśmy tym samym. No właśnie nie boję się, że tak trochę jest. Albo jeszcze na przykład sobie myślałem o takiej teorii, że wszyscy kiedyś będą wszystkimi, że kiedyś ja będę tobą, ty będziesz mną, potem będziemy amigosem i on będzie nami i będziemy tą roślinką i wszystkim i tak w nieskończoność, więc należy te rzeczy szanować, bo później jak ich nie szanowaliśmy, to tak jakbyśmy samych siebie nie szanowali. Dokładnie. Zawsze musi być jakiś jednak egocentryczny punkt postępowania, żeby samemu sobie nie zrobić jakiejś po prostu słabej akcji. Ty jesteś bardzo uduchowiony, ja się nie spodziewałam tego. Nie? Nie. Jak to? Ja myślałem, że to się wylewa ze mnie. Ale no, aż tak? No słuchaj, no nie mnie interesują takie no po prostu odpowiedzi, tak? Ja na przykład jestem wielkim przeciwnikiem religii tych, które są po prostu głupie i same sobie zaprzeczają. Mówią dwie rzeczy. Bóg,
urządza piekło Hiobowi, a potem też mówi, on jest miłością. Nie, ten Bóg stary, judaistyczny, nie był żadną miłością, był zarozumiałcem potwornym. Natomiast Jezus przedstawił fajną koncepcję Boga, właśnie moim zdaniem ciekawy przewodnik duchowy, bo on powiedział właśnie, Bóg jest miłością. I to jest jakby ciekawa wizja. Ale to też podlega, wiesz, jego przekaz też podlega nadinterpretacji, albo w ogóle, wiesz, złej interpretacji po prostu, tak mi się wydaje, że przekaz jest moim zdaniem ekstremalnie prosty, natomiast został sztucznie pogmatwany, niepotrzebnie właściwie. To prawdopodobnie służy jakimś specyficznym interesom, ale to, co powiedział Jezus, moim zdaniem jest bardzo klarowne, czyste i niesamowicie proste. Może dlatego, że człowiek lubi komplikować, bo wtedy ma wrażenie, że jest, że no wiesz, jest bardziej sprawny. Tak, intelektualnie i duchowo, no to komplikuje przekaz, niepotrzebnie zupełnie. A z drugiej strony może, no wiesz co, no, religie spełniają funkcje i dobre i złe, i one są do kontrolowania tłumu, ale z jednego powodu tego, żeby go kontrolować i wyciągać własne korzyści, ale drugie jest to, no bo ten tłum jest durny jak but i by się pozabijali wszyscy po prostu, no kurde, jak wiesz, no, nie powiesz pewnych prostych rzeczy, to po prostu, no jako tłum ludzie raczej są durni. Więc po prostu no, trzeba im powiedzieć takie proste rzeczy, tam tutaj nie ruchaj, tu nie rób, tu coś tego i tyle. No nie? Oczywiście indywidualności takie jak ty czy ja mogą wytyczać własne drogi, ale to zupełnie inna jazda. Możesz spojrzeć, jak mi go tylko czytam, sekundy lecą, bo ja zawsze się boję, że będziemy gadać i... Tak. Słuchaj, tak w ogóle jeszcze ten, zaraz wróciłem do jakichś duchowych spraw, ja robię ten unboxing swojej płyty. Tada, mam płytę, wy nie macie. Byłem w sklepie, nie ma jej jeszcze, nie ma. Ale zaraz będzie. Patrzcie, tak to jest, najpierw się wyciąga, wow, jest fajna, fajna trapowa pierwsza okładka. X, bas. I w środku... Ejo, zdjęcie. Stąd. No, jak, a to jesteś tak? Tak, to jest ja na tym fotelu z tym bałaganem. Faktycznie. A wygląda jak takie, powiem ci, troszeczkę koło klimacik Orwo, jeżeli wiesz o czym mówię. Nie? Orwo to takie stare niemieckie filmy. No, jak się jeszcze robiło na filmach zdjęcia i w Polsce nie można było dostać takich filmów jak Kodak czy Fuji. I robiło się na Orwo, na DDR-owskich filmach. Aha. I one miały takie kolorki właśnie. Nie, to te zdjęcia wykonał dokładnie 4 sztuki zdjęć Instaxem. Macie Moretti, który jak zwykle zrobił mi okładkę. A, no i ja bym się nie zdziwił, jak on... A on nie robił tego, on robił to, przepraszam, analogiem czy nie? No Instaxem, tym takim małym aparacikiem. No taki mały aparacik plastikowy, co to kupujesz i dzieciaki sobie... No właśnie. I o, widzisz, no tam nie ma filmów Orwo, ale mogę to zrozumieć. O, to są, a to też robił Moretti? Nie, to robiła Marlena Bielińska i to są z prawdziwej sesji, ale Maciej stwierdził, że są obrzydliwe i w związku z tym zakleił mnie. Wspaniała idea. A ja uważam, że są fajne. Maciek, podle się zachowałeś, zazdrościsz po prostu. Stwierdził, że są przestylizowane. No i co z tego? Rzeczy prześle też są fajne, nie muszą wszyscy chodzić, wiesz co, czarno-biało, jak ja. Bardzo ładnie to wygląda. Nie ma pozdrowień. Nie ma pozdrowień, nie ma tekstów, nic nie ma. Nie ma nic. Tak wygląda płyta. No i na płycie jest tylko sama trapowa muzyka. Król trapu Łona jest również na niej. A kto już jeszcze jest? I mój syn. Tak? A co on robi? Rapuje czy śpiewa? Czy rapuje. Co? Rapuje? Mm. Ejo. To fajnie. Na którym numerze? Mówiła mi matka. Gdzieś tam pod koniec. A. Wiadomo. 10. No nie, jest jeszcze Miki 11. A to on. To on właśnie. Co, ja patrzyłem tutaj, że nie ma żadnych tagów heja, ani nic, żadnych wrzutów, a tu masz takie otagowaną klatkę z przodu. Wiesz, to są tagi? Wiem, ale no, a dlaczego miałby być? Nie wiem, tak myślałem, że tak trochę taki klimacik i fajnie by było tak właśnie hej. Nie, no jak w życiu? Albo Katarzyna N. No nie.
Słuchaj, Kasia, wiesz co, ja taką rzecz troszeczkę zauważyłem, jak byłem na Twoich koncertach, a byłem na paru Twoich koncertach, że Ty tak troszeczkę czarujesz tłum. To znaczy, bo Ty jesteś taką zawsze dobrą mamą dla tego tłumu i tak, o moi drodzy, tego, a jak tam coś nagle nie gra z tyłu, to nagle się odwróci. Potem znowu wracasz do tej roli. I mi się wydaje, że Ty jesteś bardzo dominującą osobą, jesteś liderem, ale... Nie do końca. Nie? A mi się tak wydaje, że tak, nie wiem, wszystko za mordę trzymasz. Nie, właśnie, uzupełniam, jestem bardzo, bardzo sympatyczną osobą, naprawdę. No, znaczy ja wiem, dla mnie muszę przyznać, tak, ale... Raczej bym powiedziała, że w tej chwili na stare lata postanowiłam jakby wykształcić sobie taki element, który albo zanikł, był na przestrzeni mojego życia, albo w ogóle nie istniał we mnie, czyli potrzebę jakby właśnie przejęcia odpowiedzialności za wszystko, co mnie dotyczy. Oczywiście bez negatywnego wpływania na innych ludzi. Czyli ja bym chciała nauczyć się stawiać granice, na przykład mówić, że właśnie proszę mi nie cisnąć tego miejsca, bo to boli, a okay, zawsze miałam z tym kłopot. Natomiast rzeczywiście jestem kobietą, a kobiety mają to do siebie, że nawet te najsympatyczniejsze w sytuacji, kiedy no, cierpliwość się kończy, po prostu potrafią strzelić focha. Więc ja czasami strzelam fochy, no. Ale to jest raczej takie, powiedziałabym, no, zupełnie nie podciągnęłabym tego pod liderowanie. Aha. No, jestem za cienka w barach na to, żeby być liderem. Ale rzeczywiście no, nie zrobię tego, czego nie chcę zrobić. Czyli jeżeli chłopcy na przykład w zespole Hej nalegali, żebyśmy jakiś numer, że tak powiem, nagrali na płytę, a ja nie czułam do niego nic, bo ja stosuję te takie, wiesz, no, te takie ezoteryczne bardziej myki w podejściu do piosenek, typu czy ja czuję coś? Czuję, no to robimy. Nie czuję, nie robimy. Chodzi okay, skały, srały, po prostu okay, nie zrobię tego, co każą mi zrobić ludzie, wbrew jeśli sobie tego nie czuję. No. Szczególnie jeśli dotyczy to sztuki. Ale to, no co, no, to jest moim zdaniem w pewnym sensie jedyna słuszna droga. No chyba tak, no nie wiem, no, wydaje mi się, że no, no nie wiem, no, nie miałoby to większego sensu, gdybym, nie wiem, dokonywała mikrogwałtów na sobie po to, żeby właśnie komu sprawić przyjemność. No. Znaczy wiesz co, mi się wydaje, że to się sprawdza wśród rzemieślników, którzy mają rzemiosło, a nie są artystami. Czyli ktoś może na przykład doskonale śpiewać, a żaden z niego artysta nie wymyśli żadnej piosenki, mało ma do powiedzenia, ale ma ochotę śpiewać, ładnie śpiewa, ma ładny głos. I wtedy na przykład ktoś przychodzi, słuchaj, jesteś taki siaki, to może zróbmy to tak siak, no nie? A teraz jest trend, to lećmy z takim trendem, no nie? No ale jeżeli ktoś ma ideę swojej muzyki i wszystko, no to, pff, to tak, to moim zdaniem jak będzie robił te pokłony, to będzie cierpiał, a finalnie to chyba gówno z tego wyjdzie. Ale właśnie wydaje mi się, kurczę, że naprawdę, no wiesz, no siedzę w tym już ponad 25 lat i mam wrażenie, że no doświadczyłam tego, że widzę ten taki jakby te subtelne ruchy, czyli że jeżeli człowiek jest uczciwy nawet w nietworzeniu, czyli na przykład no, oficjalnie mówisz tak, ja mam zajebisty głos, ale nie potrafię ani skomponować, ani napisać i jest to uczciwe, no to takie osoby potrafią zdobyć serca ludzi również, samym warsztatem. Natomiast jeżeli jest w tym jakiś element, nie wiem, kombinowania czegoś takiego nieuczciwego, to ludzie nie wiedzą dlaczego, ale to czują. Rozumiesz? Ja mogę to powiedzieć na naszym przykładzie, wiesz, typu, że były w historii Heja płyty, gdzie naprawdę nie potrafiliśmy się dogadać co do tego, co, jak to ma wszystko wyglądać. I no, próbowaliśmy osiągnąć jakiś kompromis, ale tak naprawdę nikt nie był zadowolony po sformułowaniu jakby myśli pewnych kompromisów. No i te płyty były słabo odbierane przez publiczność. Coś było nie tak, oni tak jakby... Czy ludzie gdzieś czują to, prawda? Tak mi się wydaje, no, że jeżeli masz taki stosunek albo myślisz sobie, nie podoba mi się to za bardzo, no ale kole, nie. Ludzie to czują, tak samo na koncertach. Naprawdę za każdym razem, kiedy jeszcze była młoda i nie rozumiałam tego, że to jest jednak dar pozostawać w tej relacji z publicznością, czyli na przykład, nie wiem, coś mi się przydarzyło przykrego w życiu i wychodziłam załamana na scenę, taka nieobecna, to ludzie uznawali ten koncert za beznadziejny. Bo nie było żadnego przepływu, bo ja nie byłam obecna. Ja śpiewałam, ale w głowie byłam
kompletnie zajęta innymi sprawami, czy mnie chłopak wkurzył, albo smutny że... Smutny repertuar walić. No, że nie mam dużo akurat smutnego, więc... Może w ogóle mogłabyś mieć takich parę repertuarów na dany humor i wchodzić dwójka i oni już wiedzą, że dzisiaj jestem wyluzowana, uśmiechnięta, ale lekko asertywna. I taki. No biorąc pod uwagę ilość odsłon dostępnych, wiesz, dla kobiety, no to musiałabym mieć, nie wiem, ze 200 repertuarów, no. Okej, okay. No tak, to za dużo. A słuchaj, ja słyszałem taką rzecz, że podobno, bo ci diskopolowcy też czują, że ktoś robi fałszywe disco polo. I ale ja byli, w to wierzę. I że byli tacy cwaniacy muzycy, co tak, wasze disco polo, to my zarobimy kupę kasy. Dawaj tam Tomek, ty tam zagrasz te ich frajerskie nuty, tego ja tu zaśpiewam. I oni jakoś nagle podobno... To nie są nasze chłopaki, to są podrabiające. Wiesz, to ludzie mają problem z tym disco polo, ale ja uważam, że naprawdę to jest muzyka, która jest perfekcyjnie skrojona na wiele potrzeb pewnej grupy ludzi. I oni się tym totalnie jarają. Dla nich to jest, wiesz, to jest, oni kochają te dźwięki. My możemy ja nie wiem, jak to jest możliwe. Ale naprawdę lubią, no Jezu, no lubią, ja też mam rodzinę pod Białymstokiem, oni po prostu to kochają. To im sprawia radość. A w jakimś sensie na tym podstawowym poziomie muzyka powinna coś takiego dawać, mniej więcej, wiesz. Słuchaj, ja nie wiem jednej rzeczy. Dlaczego w disco polo wszyscy brzmią jak pedzie? Zauważyłaś to? Że wysokie mają głosy. Brzmią jak geje. Nawet nie chodzi wysokie. Eminem też ma wysoki głos, ale brzmi świetnie. Kto ma wysoki głos? No, iluś funkowych śpiewaków mają wysoki głos. Ale ja też głosy, znam gejów, tak? Którzy mają niskie głosy. Ale mi nie chodzi w ogóle o gejów. Jakby i mówiąc, pedzie właściwie często użyłem takiego słowa, chyba nigdy w życiu go nie użyłem w stosunku do homoseksualizmu. No tak. Po prostu to jest takie słowo... Tylko, że ten kolor jest... Dość słaby i jakiś beznadziejny. I cała masa disco-polowych tych... Nie wiem czemu. No ale jest coś takiego, jest, prawda? Nie wiem czemu. Nie wiem. Rzeczywiście jest, ale nie wiem. No właśnie, no to jest na przykład pierwsza rzecz, która mnie ten... To nie jest fajny, wysoki głos, gówno mi obchodzi z kim ten a typ może im po prostu robią za wysoko podkłady, w złej tonacji, dlatego wchodzą na taki rejestr. Mówisz? No. Może jest jakaś preferowana tonacja w disco polo i ona jest złą tonacją i oni wszyscy wchodzą za wysoko. Nie. Tak wiedziele, bo szczerze mówiąc, nie znam się na tonacjach. No tak, no ale ja wiem, że jest coś tam jakiś... Tonacja dla kogoś i dla niekogoś, też mało o tym wiem, ale zauważyłem to po prostu, ten już pomijam warstwę liryczną, że dla mnie ona nie jest zabawowa, ale... No, trzeba szanować, że są ludzie, którzy nie są w stanie przebrnąć na przykład przez mój przekaz. Jest dla nich obrzydliwy i ja to szanuję. A z kolei jak tam jest typu, że oczy zielone, czy tam... no wiesz, majteczki w probeczki, czy tam coś, to że to jest dla nich ekstra, no. Są, wiesz, umordowani, mają ciężką robotę, nie do końca to życie jest jakieś takie... I na końcu muszą podsumować to chujową muzyką? No bo to... Mogliby fajną sobie posłuchać. Ale nie właśnie, bo fajna, wiesz... Ale nie chodzi fajna, trudna, że ktoś tam, nie wiem, nawija jakiś skomplikowany przekaz, że coś tam z czegoś wynika i w związku z tym coś tam... Nie, no przecież cała masa super muzyki, nie wiem, Bruno Mars robi lekką, fajną ale jest muzykę. Po angielsku, no. Okej, okay. No dobra, czekaj. No nie wiem, czasami podsiadło ma lekkie, przyjemne kawałki bez jakiegoś wielkiego, nie wiadomo czego. To nie jest jakaś muzyka. Ale, znaczy, nie znam całej kiedy ale na przykład to. Podsiadło, oni go widzą w telewizji, ma bardzo specyficzne poczucie humoru, które może ich onieśmielać na przykład. Mi się wydawało, że po prostu ma poczucie humoru, to... Ma zajebiste, ale on może być... No są ludzie, którzy naprawdę... A to też tu się kłania dzieciństwo. Że jesteś tak przyciśnięty do parteru przez, nie wiem, otoczenie, kiedy jesteś mały, że potem wychodzisz w dorosłe życie i co się okazuje, że na przykład jeżeli ktoś zażartuje w taki sposób, że ty myślisz sobie, ja bym nie umiał mu odpowiedzieć, no to nie możesz słuchać jego płyt, no. A taki na przykład Zenek Martyniuk jest poczciwy po prostu, jest poczciwym kolesiem. Ja to nawet go lubię, powiem ci szczerze, on mnie wzrusza. Słuchaj, ja... Stary, widziałam ostatnio w telewizorze Stadion Narodowy, ja też go nie znam osobiście, ale on jest jakiś taki...
Nie wiem, czy masz coś takiego, że spotykasz czasami ludzi, którzy chce ci się płakać, jak na nich patrzysz. Z takiego jakiegoś wzruszenia. No, jak widzę na przykład 80-letnią babcię żebrającą pod supermarketem. To no to on jest taki, tylko że młodszy. No wiem, ale ja tej babci chcę dać stówę, a nie słuchać, jak ona będzie grała mi. To jest ta różnica. Okej, okay, proszę pani. No on jest jakiś taki, no musisz się mu przyjąć, jest jakiś taki... Słuchaj, ja oglądałem program, no z nimi on z sobotą był, ale nie mówię, że on czy udaje, czy nie, no. Dla mnie śpiewa okropnie. I nie widzę w tej muzyce kompletnie niczego i nie będę nie, ale ja jakiegoś... też nie mogę słuchać takiej muzyki ani do sprzątania, ani dla relacji. No więc właśnie, ani nie będę tutaj taki strasznie neutralny. No, ja tego nie słucham, ale nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem, że to się komukolwiek może podobać. Ja nie rozumiem. Nie mi się nie podoba słuchanie innej muzyki, natomiast no nie chciałabym, mówiąc, że nie podoba mi się ta muzyka, od razu przyklejać łaty jakiś, wiesz, typu przeziębionych mentalnie ludziom, którzy tej muzyki słuchają, no bo to było na ale wiesz co, słuchaj, bo mi się wydaje, że ludzie troszeczkę za bardzo się przejmują jakby samymi sobą. Ktoś do mnie mówi, jesteś wini gruby, jakoś nie mówi specjalnie tego, żeby mnie obrazić, nie wiadomo jak, tak, jestem gruby, no. No ja fajnie jestem, by było, żeby ale ja też był jestem gruba, ale na przykład jak przychodzę do mojego dawnego teścia, a on mówi tak, aleś się poprawiła, to sobie myślę, bo po co mi to mówi? Ja wtedy zawsze mówię, dalej jak moja babcia. No ale, ale po co? Powiedz mi, po co to mówić? Albo na przykład przychodzi koleżanka i ewidentnie ma, prawdopodobnie jest w jakimś specyficznym momencie cyklu i ma wysypaną twarz, i ma pełno krost. Czy musisz jej powiedzieć, ale cię wysypało? No nie, no. No nie, nie. Ludzie to mają i ja nie rozumiem, po co to robić. Lepiej powiedzieć jej, kurde, zajebiście dziś wyglądasz. I to naprawdę to buduje ludzi. Ja jestem jakąś idealistką, jestem za stara, żeby to skumać. Na przykład tego nie kumam. Dlaczego ludzie sobie mówią przykre rzeczy? Nawet jeżeli, to jest oczywiste, ja też jestem gruba i kiedyś sobie schudnę, jak przyjdzie mój moment na chudnięcie. Nie, ty nie jesteś gruba. Jestem. Ty jesteś chubby. Chubby? Tak. Nie, jestem po prostu gruba. Chubby. W pewnych kręgach jestem po prostu gruba. Ale ja uważam, że jesteś chubby. Ale czy trzeba od razu mi to mówić? Chubby brzmi fajnie. Chubby jest okej. Okay. No nie wiem, słuchaj, no ja, wiesz co, może tak, ale to nie chodzi o to, że w takim razie mówię, każdy kto słucha disco polo to kompletny debil. Ja mówię tylko, każdy kto słucha disco polo nie ma gustu muzycznego. Sorry, tak uważam. Ale też, a wiesz, że na przykład są ludzie, którzy nigdy nie byli nad morzem? W Polsce? No, myślę, że są tacy, którzy nigdy nie byli w górach. No więc są ludzie, którzy nie mają może pojęcia, że istnieje jakaś muzyka tak zwana ciekawsza. No, mogli nie dotrzeć, no. Internetu, dzisiaj do wszystkiego można dotrzeć. No ale na przykład typu, nie wiem, są urobieni po pachy, mają ciężkie życie. Przychodzą do domu wieczorem i co? Wchodzą do internetu, oglądają tylko pato streaming, bo na to mają czas, bo to lubią, pośmieją się, a potem sobie odpalają na imprezie, na grupie, ale widzisz, polo. Na przykład te całe pato streaming, to moim zdaniem to jest taka... Ja nie wiedziałam, że to istnieje, się dopiero niedawno z telewizji dowiedziałam. Ja się dowiedziałem też nie aż tak szybko, jak powinienem wiedzieć, bo ja powinienem wiedzieć o wszystkich nowych trendach. Dowiedziałem się o tym trochę później. Natomiast słuchaj, dla mnie niczym się to nie różni, jak czytaniem, nie wiem, Faktu, czy Ekspresu, czy czegoś. Te gazety to wszystko polega na jednej prostej rzeczy. Znaczy akurat tam jest różnica, oni jeszcze nie są znani, ale już później są. Ona polega na tym. Słuchaj, widzisz tego gościa, któremu się niby udało? Nie martw się, to zwykły śmieć. Macie jaką wsiadę do swojego Porsche. Ale z niego nie zguła. Dureń. Pewnie i tak dostał od taty, albo spadło mu z nieba. To zwykły frajer. No tak. Jest z tobą wszystko okej, Zenek. Możesz dalej pić piwko i kurna żyć jak żyjesz. Jest dobrze. I one tak naprawdę bazują na zawiści. Tak. Czyli na czymś, co moim zdaniem powinno się w sobie gnoić, a nie rozwijać. Bo każdy ma z nas sobie tą zawiść. No nie wiem, ja jestem jej pełny i nawet zawiści, bo akurat zazdrość uważam za dobrą rzecz. Bo zazdrość to jest sytuacja, w kiedy aha, on tak ma, ja też tak chcę. Zawiść to już jest
może już nie to, niech mu się coś zrobi, ale nie lubię tego. Nie, to jest beznadziejne. Mm-hmm. Ja się łapię, że ja też czasami coś takiego mam, coś tam ignoruję. A może to jest ciekawe, a może ja im tak trochę jestem zawisny, że im coś lepiej, a mimo że teraz coś gorzej, albo coś tam. No nie. Może ty jesteś zawisny do tych, co Disco Polo robią. Chyba tak, albo obejrzenia. Że im tak fajnie, to byś tak chciał. Złapałaś mnie, faktycznie. Czekaj. Muszę wziąć ayahuaskę i to przerobić. No. Dobrze. Słuchaj, mi się wydaje, że jakaś przydałaby się sesja ayahuaski z mocną nutą disco polo. A może ty powinieneś w ogóle, jak już przejdziesz inicjację z ayahuaską, to może powinieneś do swoich rozmów wprowadzić ją. O ja pierdolę, to by była dopiero... I kręcić ten trip z gościem. No, powiem ci, że słuchaj, ja bym nawet, ja nawet myślałem o tym, żeby to nakręcić, cholerstwo całe, bo widziałem taki film tego chłopaka, Boże, co tam takie jakieś wygłupy robił, Wardęgi. I on gdzieś pojechał gdzieś tam do tego Peru oryginalnie, no i niby brał tą ayahuaskę i to był taki przelot tam rzucony, no było to beznadziejne po prostu, to on pokazał wielkie cholerne nic, wzięli kamerą jakoś tak za tego, no wzięliśmy ayahuaskę, cześć, no, kurde, no ani nie żygał, ani nie robił pod siebie, no, nudy. Ja nie czułem, że wiesz, co się wydarzy, nawet czekałem do tego momentu, no. Ale ja myślę, że na internecie jest trochę takich już rzeczy, no ale to, że żony są, nie ma znaczenia, że nie mogłyby być. Wiesz co, słuchaj, a nie, ja mam chustkę, o właśnie. Super. Słuchaj, a powiedz mi coś takiego, że żeby nie było tak, że gadamy tylko o pobocznych rzeczach. Przepraszam, mam kater alergiczny. Byłeś w restauracji, co jadłeś? Owoce morza. Mm-hmm. Co, nie wolno? Lubi się. A jest fajna taka restauracja, byliśmy, mi się podobała, japońska, na Twardej ulicy. To nie wiem. W centrum. I to od ciebie bliziutko. Mm. I podrzucają tymi rzeczami, takie wiesz, jak na filmie, mają taką wielką tą i tam rzucają i ciach. Nie podrzucają tym aż tak dobrze, jak tego, to mu wypadło parę razy to z ręki. Ale fajna jest ta restauracja i smaczne jest jedzenie. No wiesz, w ogóle Warszawa to jest moim zdaniem pod względem kulinarnym bardzo fajne miejsce, no nie? A masz coś do polecenia tutaj? Słuchaj, ja bardzo mało wychodzę z domu. Jak nie mam roboty na mieście, to raczej siedzę przy obejściu po prostu i ja sama gotuję. A. Ale odkąd się pojawia opcja z dostawą do domu, to czasami i tu bym poleciła na przykład jak to się nazywa? Czekaj. Kurde. Jak to się nazywa? Pekin Express. Mm. Niby nic, bardzo szybko to robią, ale naprawdę, wiesz, mam dosyć specyficzny stosunek do tofu. Okay. Tofu jest dla mnie czymś ekstremalnie pozbawionym osobowości. Więc rzadko zdarza się, że ktoś nada mu osobowość, która mi podpasuje, rozumiesz? A ci ludzie potrafią zrobić tak tofu z bok choyem, i do tego z pomidorami. Nie, to jest bok choy. To jest taka, nie wiem, czy to jest, nie wiem, to chyba przyszło właśnie gdzieś z Azji. To jest taka jakby kapustka, taka, to takie listki zielone. To nie jest jak kimchi u tych? Nie. To jest takie... Było czajesz bok choya? Tak, było to. Ty teraz to jadłeś z tymi pyłkami. Takie zielone, co? Nie, takie zielone, to są takie, zielone, tak jak się mówi. Takie... To wygląda jak taka sałata, tylko że to nie jest sałata. No. Sałata z kim? Aha. No to teraz to dostałeś do tych nudli, tak? Całych, dokładnie, tak, na sam koniec. I to jest pyszne i oni tam to robią tak, że no to urywa po prostu łeb. No. Słuchaj, to ja ci powiem o tofu. Dwie rzeczy mam do powiedzenia. Jedna, to mój kumpel kiedyś, ja mu to dokładnie, to tak samo dozwał, mówię, to jest po prostu tak bezosobowe coś, tak, że po prostu to jest kompetencyjne. I powiedział tak, a te twoje mięso, to co to jest takiego? Jak jest surowe zjesz, to myślisz, że to jest dobre? Nie, musisz to przyprawić na 1000 sposobów i wtedy to mięso jest fajne. Mówię, no tak, coś w tym jest, tylko ono ma jakąś taką strukturę. No, ale dla mnie tofu się mieści jednak w kategorii ser, a przecież są sery, które mają smak, a to mają. Nie ma nic w sobie, no po prostu... Nie, ale teraz ci powiem, u nas jest taka restauracja Bollywood i mają tam taką potrawę,
tofu, ja mówię na to tofu w czerwonym sosie, ale nie wiem, to się jakoś inaczej nazywa. I to jest po prostu obłędne, tylko ja wymyśliłem jeden mały sposób i modyfikację wymyśliłem. Ja zawsze proszę, żeby oni mi wysmażyli tofu dużo tak, mocniej. Tak. I jak oni je wysmażą mocniej i ono nie jest już takie, takie miękkie, to no nagle dostaje charakteru, a jeszcze z tym czerwonym sosem jest po prostu fenomenalnym. Z Amigosem się zajadaliśmy ostatnio. Ja czasami wpadam, biorę jedno na miejscu, biorę na wieczór jedno do domu. Na nie, no, uruchomiłeś mi. No, jest naprawdę, to jest ten, fajna potrawa, ale tofu też generalnie nienawidzę. No, nie? No, dziwne jest, no. Jak niektórzy ludzie. No, no tak. Czekaj, coś jeszcze, o czym ja chciałem powiedzieć? A! O tym, co zaczęliśmy mówić, cholera, schodzi mi cały czas. A nie będę zrobił. O tym. O twoim teledysku ostatnio. A no. No właśnie, bo właściwie ty mi w 5 sekund wytłumaczyłaś ideę tego teledysku. Możesz ją jeszcze raz wytłumaczyć. A jak ci wytłumaczyłam, bo nie będę. Że Beyoncé z Jay-Z sobie ten. No w Lubrze poszli. Ty, Amigo, nalałbyś mi wodę, tam nie wiem, po prostu z kranu nawet normalnie. Że Jay-Z sobie tam Lubrze wynajmują czy coś i ty zrobiłaś taką opcję, że a co jak ty byś została po prostu w tym, tym muzeum i sobie sama pobiegała po nim i niby... No akurat no, to jest pomysł Jacka Kościuszko, który zrobił ten teledysk i ja, wiesz, ja jestem zwolenniczką wąskich specjalizacji. Uważam, że może to jest czasami błąd, bo ja się nie wybieram na jakieś wędrówki w rejony, które nie są moje. Czyli nie staram się pisać scenariusza teledysku, bo wydaje mi się, że tego nie potrafię zrobić. Natomiast on, poznałam go, zrobiłam z nim poprzedni teledysk też i ufam mu, więc powiedziałam, że ma wolną rękę. I on wpadł na pomysł, żeby wpisać nasze twarze w znane dzieła sztuki. No i potem musieli się zapytać w Muzeum Narodowym, czy oni się zgodzą. Oczywiście, że były wątpliwości, czy się zgodzą. No się okazało, że się zgodzili. No i powiem ci, że to było naprawdę wspaniałe, już pomijając jakby efekt końcowy, się może podobać lub nie, natomiast sama możliwość bycia pośród tego całego dobra, wtedy kiedy nikt ci nie patrzy na ręce, na nic, tylko można sobie podejść bezpośrednio do obrazu, tam pachnie jakoś inaczej, no to jest miazga, no więc jestem wdzięczna za ten pomysł, za ten teren, chociażby dlatego, że mogłam być w muzeum w nocy, wysoko jest. No tak, może tam być jak jest to noc, ale wtedy są hordy ludzi. A tam nie, wiem, tam było bardzo kameralnie, super. Ale powiem ci, że myśmy wczoraj byli w radiu i się potwornie zdziwiłem, że do polskiego w radia to się wjeżdża jak do jakiegoś sejmu. Tak a propos muzeum mi się skojarzyło, że wiesz, tu trzeba załatwić, tu coś. Tak, tam w muzeum też ochroniarze w ogóle, no wiesz, tak, no. Poważna sprawa. No tak, ale tam jest co ukraść, co tam z mikrofon ukraść z tego radia. Można do mikrofonu coś powiedzieć. No tak. Niepożądanego. A nie pomyśleliśmy, co? Nic, ja nawet nie przeklnąłem raz. Aż mam wyrzuty sumienia teraz. Może cię jeszcze zaprosić. Beznadziejnie zachowałem. Wyczekaj na audycję na żywo i zrób. Ale byłem właśnie na żywo. I nic nie zrobiłeś. Nic, w ogóle kompletnie zero skandalu po prostu. Zachowałem się jak totalny po prostu. Naczelny skandalista tego kraju nie zrobił skandalu. No, tak. Daleko mi do naczelnego skandalisty, ale sam po sobie się spodziewałem czegoś więcej. Nic nie przekonałem, byłem miły, odpowiadałem na pytania. Nudy. Ale słuchaj, wracając do tego teledysku i do tej muzyki. Są sekundy cały czas? Tak. Dobrze. To... słuchaj, bo tam takie brzmienie było takie, ci powiem, nietypowe dla twojej osoby, bym powiedział. Nawet bym powiedział, że to jest takie brzmienie troszeczkę amerykańskiego popu. Ja rozumiem, że ty chciałeś do tego klimatu nawiązać, że... Wiesz co, no ja postanowiłam po latach współpracowania z Marcinem Macukiem spróbować jakby spotkać się zawsze poza hejem w tych takich, w cudzysłowie, solowych projektach, bo one nigdy nie są solowe, ja zawsze potrzebuję drugiego człowieka, który ze mną się zmiesza. I postanowiłam spróbować zrobić to z Foxem, a Fox ma jednak bardzo charakterystyczne brzmienie, więc jakby no to jest bardzo dziwna hybryda ta płyta, to jest jego podejście do muzyki z takimi właśnie brzmieniami, no i moje nowe podejście do konstruowania przekazu, czyli no, otrzymaliśmy jakiś
trudno mi w ogóle nazwać. No dobra, albo właśnie to było moje następne, miało być pytanie, że co, że ta, czy ta płyta, czy ten singiel w ogóle się kompletnie odbija od płyty, czy gdzieś tam właśnie ta płyta trochę jest jak ten singiel? No myślę, że się odbija jednak, no, że ani pierwszy singiel ten Ja Pas, ani ten nie są jakby opowieścią na temat tego, co zawiera płyta. Powiedzmy, że ona jest bardzo elektroniczna pod spodem, ale są to różne odsłony, różne odcienie elektroniki, a ja nie śpiewam na tej płycie w zasadzie w ogóle. Jak to? No, nie śpiewam, czyli nie śpiewam wow, wow. Mhm. Może ze dwa są takie momenty, gdzie w refrenie coś tam śpiewam, ale są jakieś drobiazgi. Bardziej rapujesz? No. Mhm. Okej. Okay. Przejęłam waszą, że tak powiem, metodę na użytek. Kotlet z branży. Jezus Maria, teraz.